Proszę? Nie śmiem wchodzić szefowi w kompetencje Robertowi. Natomiast co do jeszcze do przyjął, to jest to, co jeszcze Robert nie powiedział. Przyprawy suszone typu bazylia, rozmaryn, tymianek, oregano. Starajmy się nie nacierać tego kurczaka, ponieważ jak damy wysoką temperaturę, spali się i będzie gorzkie. Tak? Czyli bardziej do środka. I ewentualnie na górę przyprawy, proszę, tak, na przykład, tak, bo jeżeli użyjemy taką przyprawę na zewnątrz, to spali nam się, tak? W środku, jak najbardziej, chyba, że mówimy taki posmak goryczki. Papryka, kurkuma, wszystkie grasale, jak najbardziej, tak, możemy sobie kurczaka smarować, to nam się nie spali. Wręcz przeciwnie, jeszcze wyciągnie aromat tej przypraw, natomiast takie suszone niestety spadło się. W miarę ostry. Zaczynamy delikatnie szyję. Przy tym pierwszym kurczaku odetnę skrzydełko z tej strony, to dlatego, że pokażę Państwu, jak wyciąć tak zwaną pieś suprejdź. Jak idziemy raz do restauracji i widzimy, że jest nazwa pieś suprejdź, to znaczy się, że jest to pierś z kostki. Czyli tutaj pozwolę sobie tam delikatnie odciąć. Skrzydełeczko. Drugie, natomiast szukamy tej łączenia. Przystawię. Delikatnie sobie to odkładam. Skrzydełka mam już odłożone. Teraz będziemy odcinali ćwiartkę tyłu. Nacinamy sobie skórę. A to dlaczego my robimy jako kucharz? Dlatego, żeby zostało jak najwięcej skóry na piersi. Ponieważ nieraz robi się, że faszeruje się pierś masłem, masłem z szałwią, różnymi ziołami. Jeżeli byśmy odcięli sobie w ten sposób, no to ta skóra na momentalnie w tym miejscu będziemy mieli ją przegięte. Staramy się odgiąć jak najdalej i w tym miejscu sobie zaczynamy. O. Bardzo ostry nóż, bardzo ostry nóż. Tamte są jeszcze lżejsze, tak powiem. Dobrze, teraz delikatnie odrywamy. I odcinamy udko. Kolejna sytuacja z tej strony. Odcinamy. I kolejne udko. Teraz tak, szukamy sobie środkowej części. Natura akurat dopomogła, zrobiłam piękną taką linię i z jednej strony korpusa zjeżdżamy nożem w dół. Delikatnie sobie palcem zjeżdżamy. Przy kości, tak. Niech pan uważa na te palce. Ja o to pobiedę. Ja to jestem przyzwyczajony. Gorzej z państwem. My też będziemy trawić nasze kontakty. Tak. Co nas rękawiczki uchwalają? To była sekunda i po palcu. Nie, tam po palcu. Nóż tępy to może być. No niestety, to nie są. Tutaj nie ma zmiłuj. I to mamy wycięte z naszą kostką. I tutaj polędwiczki. Jeżeli świeże mięso, to odchodzi z dłońmi. Jeżeli nie jest świeże, to niestety jest problem. Czyli Marcin, mogę powiedzieć, że to jest ta pierś teraz z kostką, co zrobiłeś, to jest to suprime. Suprime, tak. To jest, jest w sklepie, tak. To jest suprime. To jest suprime. To ma taki lepszy smak? Proszę. Znaczy, ja osobiście powiem, Marcin, ty tam krój, ja tylko powiem jedno słowo, że zresztą Państwu Marcin już powiedział, to jest taki pierwszy odcinek programu kulinarnego, który robił Gordon Ramsay, pełny szacunek dla szefa, który właśnie po nacięciu tej skóry do środka wsadził masło, które utarł z czosnkiem, sól, pieprz, trochę słodkiej papryki i myślę, że tam była szałwia. Nie wiem, w tej chwili było coś zielonego. Tak, szałwia to jest taka typowa przyprawa. Tylko to jest jedna rzecz, o której warto wiedzieć. Taką pierś z kurczaka warto obsmażyć skórą na patelnię, ona się robi złocista, chrupiąca, lekko ścinamy z każdej strony mięso i później, czy to jest udko, czy to jest pierś, dopiero później wkładamy to masło, napychamy ile się da
i do pieca. Bo chodzi o to, żeby nie wysmażyć tego masła na patelnię, żeby to masło się rozpuściło. A mięso jest obsmażone, fenomenalny smak. Dlatego kochamy wszyscy do Bolaja. Proszę Państwa, szukamy miejsca, no, bardzo proszę, łączenia pod udział z udkiem. I kolejne dwie części. Tutaj ta sama historia. I teraz tak. Co możemy zrobić z taką pałeczką? Możemy zrobić tak zwaną golonkę drobiową. Jak z kurczaka to nie będzie efektów, natomiast z indyka już będzie naprawdę taka konkretna golneczka. Nacinamy na samej górze. I tępą częścią noża będziemy tą skórę zsuwali w dół. Dlaczego tępą, drodzy Państwo? Ponieważ żeby nie stępić sobie noża, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, ostrą częścią byśmy po prostu z kości zbierali kostkę. Czyli ściągamy w dół, tu musimy uważać, żeby sobie nie wbić palec, bo to jest taka kość strzałkowa. Bardzo nieprzyjemnie później się goli. Ten sam sposób, co Marcin teraz pokazuje, robienia pałki z kurczaka tak naprawdę, bo takie nazewnictwo tak na rynku jest, jest przy skrzydełkach. Tak, przynajmniej ja tak robię, nie wiem jak Państwo, że ucinamy, wiem Marcinku, że ucinamy to i na tym najlepiej ugotować krupnik dla dziecka, a tą część odcinamy i z tą grubą częścią robimy to samo, co Marcin w tej chwili. Druga historia. Tym razem nacinamy z drugiej strony. Z drugiej strony nacinamy naszą pałeczkę i tępą częścią noża, to już Państwo dobrze doskonale wiecie, zsuwamy mięso w drugą stronę. I teraz oczywiście dwie szkoły, możemy tą kostkę wyjąć całą. Natomiast jeżeli wyjmiemy całą po nafaszerowaniu, bo to jest zdane do faszerowania, będzie nam po prostu to ruszało się zbyt mocno. Dlatego lepiej obciąć sobie w tym miejscu. Obcinamy w tym miejscu i mamy przygotowaną pałeczkę do faszerowania grzybami czymkolwiek. Co sobie z ręka? Tak jest. Oczywiście z tej części możemy wyciąć sobie kostkę idealne do coraz modniejszej polskiej potrawy, czyli gyros kebab, tak? Ale z tego robi się wyśmienite, robi się z tego szaszłyki, z tego elementu. Tak, Robert wspomniał, lotki odcinamy to przeważnie na rosół, na bulion, na tak zwane rzuci, na demi-glace drobiowy. Ja osobiście ze skrzydełek to obcinam, ponieważ dla mnie sprzedawanie tej części skrzydełka w restauracji no to troszeczkę jest dla mnie oszukiwanie gościa. Także bo no, to nie jest taki pełnowartościowy jak ta część na przykład. To jest super biznes. A najlepiej, żeby całość spanierować po duże. Tak. Tylko to jest na to. Gdybym miał może jakieś bistro, to może tak. To wtedy bym się sobie... To wolę z tego sobie zrobić tak zwane żub lub... Nie, ja mam restaurację. On ma bistro. Znaczy jedno, bo ma restaurację i bistro. Dobrze. Tej wersji się trzymajmy. Ta sama historia, to co Roy wspominał. Nacinamy pierwszą część skrzydełka. Tak samo jak pałeczka. Oczywiście robimy, drodzy Państwo, na desce. Starajcie robić się na desce. Ta forma jest, proszę Państwa, świetna w domu, jeśli mamy znajomych. Nie chcemy za dużo na nich wydać, bo ich tak średnio lubimy. To zamawiamy właśnie same te skrzydełka. Z tamtych sobie gotujemy, co chcemy, jakąś zupę. Natomiast w ten sposób robimy fajną, gorącą zakąskę. Jest tylko jedna rzecz, o której należy pamiętać, że zanim położymy na blaszce, wsadzamy do marynaty, tak aby nie ubrudzić kosteczki. No bo... się brzydko wygląda. Tak. To jest tak zwany tulipan, tak? Że tulipan drobiowy. No, myślę, że na dzień nie kobiet, jest butelki. Nie dochciałbym pani takie dosyć wolowy normalnego, natomiast to ma taką nomenklaturę, takie nazewnictwo w gastronomii. No i dobrze, no byśmy mieli go mniej więcej rozłożonego, czyli tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście elementów. Drodzy Państwo, 12 elementów, plus oczywiście tam szyję, tego nie liczyłem. Tak. Także takie 12 minut możesz sobie wyciąć takiego kurczaczka. No i chciałbym, żebyście Państwo też właśnie tak wycięli tego kurczaka. Oczywiście Wam pomogę. Mi to zajęło 10 minut, może nie całe.